Do udziału w Marszu w obronie demokracji oraz wolności słowa i mediów, który odbędzie się 13 grudnia w Warszawie, zapraszał dziś Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkich zainteresowanych suwalczan prosił o kontakt ze swoim biurem poselskim. Zapowiedział, że chętnie będą mogli bezpłatnie wyjechać na marsz autokarem, który zostanie podstawiony w centrum Suwałk. Jak wyjaśnił Jarosław Zieliński, marsz ma być wyrazem sprzeciwu wobec nieprawidłowości, które miały się pojawić w listopadowych wyborach samorządowych. Marsz ma być też głosem sprzeciwu wobec ograniczania wolności mediów. To, że mamy do czynienia z podważeniem uczciwości wyborów, że wybory dały wynik nieadekwatny do przekonań opinii społecznych, o czym świadczą wszelkie sondaże przed i po, wykonywane przez specjalistyczne pracownie badania opinii publicznej. No te cuda nad urną, które się dokonały, o tym mówię, zwłaszcza cuda zielone, bo one miały taki głównie kolor, choć nie tylko. Nazywane to już jest dzisiaj zielonymi cudami nad urną. I właśnie przeciwko takim cudom, niezależnie od tego, jaką miałyby barwę, zresztą miały zieloną głównie, chcemy zaprotestować. Marsz ruszy 13 grudnia o godzinie 13 z Placu Trzech Krzyży, a zakończy się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.